ciągu opowieści biograficznych obiecywałem Państwu taki cykl Skrzydła i motory. Skrzydła i motory to nie jest moje powiedzenie, to tytuł książki wspaniałej inżyniera Richtera, którego życie było rozdarte pomiędzy tym, co warczy na ziemi, a tym, co warczy w niebiesie. W moim życiu było dokładnie tak samo. W realiach domowych mój ojciec, konstruktor lotniczy, ciągle coś budował, coś konstruował i właśnie całe życie jego upływało w tej aurze lotniczej, a mnie ciągnęło do rzeczy bardziej przyziemnych, do konstrukcji znacznie prostszych. Otóż z moim przyjacielem od zawsze, obecnie moim szwagrem, rozpoczęliśmy karierę ludzi zmotoryzowanych od osobliwej konstrukcji. Otóż dożyła swoich dni szafa mojej mamy, piękna, dębowa, więc rozcięliśmy ją na kawałki. Wycięliśmy z tego kunsztowną ramę przypominającą łódkę, coś takiego bardzo dziobatego. Pocięliśmy stary rower, żeby z tego otrzymać jednostkę napędową. Do tego doszła jeszcze tylna oś, którą życzliwy miejscowy ślusarz nam wzbogacił w zębatkę. Wózek dziecięcy mojej młodszej siostry pozbawiliśmy kół bez zgody mojej mamy. Takie wąskie gumowe koła i tak powstał pierwszy pojazd w moim życiu. Jeździło to. Tak. Po asfalcie jak najbardziej. Po asfalcie jak najbardziej, ale w tych piaskach jakich co niemiara nad Sanem jeździć niespecjalnie chciało. Ale tak zaczęła się wielka przygoda. Otóż po sąsiedzku mojego domu była remiza. To był taki duży, stary budynek. W środku były dwie grodzie, gdzie stały samochody pożarnicze Star 20, Star 21, ale obok był warsztat. Tam schodziła się cała gromada ludzi potrzebujących posługi dobrego mechanika. Rozmontowywali stare motocykle, tak jak tutaj stoją. Naprawiali samochody, silniki, a ja wtedy taki, powiedzmy, nieco wyższy. Sześciolatek byłem dopuszczany do tego towarzystwa i wolno mi na przykład było tymi rączkami myć skrzynię biegów, taką pełną takiego zeskalonego smaru, taką pełną brudu, ale nie było dla mnie większego szczęścia niż dotykanie tego świata motoryzacyjnego. Wracałem do domu, mama załamywała ręce, nie potrafiłem się wytłumaczyć dlaczego, ale wytłumaczyli mi dopiero to wojskowi, którzy... Kiedy byłem w trzecim berlińskim pułku w Ciechanowie, pokazali mi regulamin, gdzie zapisano, że brud dzieli się na usuwalny i nieusuwalny. Ten, który dotyka mechaników i majstrujących przy samochodach, jest brudem nieusuwalnym. Zresztą jeszcze gdybym się bardzo zastanowił, to pewnie bym tu znalazł na rękach ślady onego smaru. Ale całe moje życie było pełne fascynacji tym, co jest silnikiem, prawda? Otóż wprowadzamy jakąś taką mgłę paliwowo-powietrzną, nagle następuje detonacja, ta detonacja popycha tłoki, napędza koło. To jest coś fascynującego. To jest coś bardzo takiego naturalnego dzisiaj. Ale mieliśmy zawsze ciągotki ku temu, co stare. Tak, zawsze to, co stare. I Stasio po prostu pewnego dnia powiedział, że zrekonstruuje coś, co wydawało się nieosiągalne. Od czego to się zaczęło? To znaczy, zaczęło się przede wszystkim od tego, że znalazłem ramę obniżoną. To jest wielka rzadkość, jeśli chodzi o polskie Fiaty przedwojenne, bo tylko około 200 takich ram było w Polsce. Część zabudowana, nie wiadomo. No i plus oczywiście zdjęcia z takiego samochodu właśnie jak ten odbudowany zresztą. Tak, pokazujesz głową, a my Państwu pokażemy, tak. Pokażemy to cudeńko już w pełnej krasie. Spójrzcie Państwo, czy nie śmieją się oczy, czy człowiek nie czuje takiego wewnętrznego drżenia, może nie każdy człowiek, ale my z całą pewnością. Natomiast tutaj macie Państwo do czynienia z kimś, kto jest bardziej pracowity niż wszyscy benedyktyni razem wzięci. Nie przesadzaj. 10 lat. Tak. 10 lat cząstka po cząstce, grzebiąc w literaturze, szukając starych zdjęć, odbudowywałeś. Tak, odbudowywałem na podstawie praktycznie zdjęcia. Na tle liceum w Stanisławowie, dzisiaj chyba to Ivano Frankos się nazywa, nieważne. No i tak powolutku szło, szukając w ogóle materiałów, no bo to niewiele tamtego oryginału zostało. No niemniej jednak no, udało się jakoś, no a potem to już tylko jeździli. Tak, ale tutaj kłaniamy się wszystkim wspaniałym, dawnym fachowcom, czy tym, tak, którzy przenieśli tą wiedzę technologiczną dawną. Wyobraźcie sobie Państwo, że konstrukcja tego jest drewniana, prawda? Tak, sama tak. Konstrukcja nadwozia jest drewniana. Tu wszędzie te elementy to jest drewno. Rama drewno obłożona blachą. O, tak, a z kolei te wszystkie obłe elementy były też produkowane w zadziwiający sposób. Pamiętam starego majstra, który głęboki błotnik klepał na worku z piaskiem. Tak, oczywiście miał tylko worek z piasku, miał taką babkę i młotek. Miał zły humor, to robił z trzech kawałków, a jak miał dom dobry, to potrafił błotnik, no ponad tych,
bardzo opływowy, taki barokowym kształcie, zrobić za pomocą tego, siedząc zresztą na progu takiej starej, drewnianej chałupie i młoteczkiem sobie tłukł. Chodziło to troszkę, ale nie było najmniejszego problemu. Wszystkie te barokowe kształty tych aut, powiedzmy, no, z końca lat 30., początek, prawda, jeszcze 50., po wojnie, jeszcze do 50., to też jeszcze te obłe kształty takie bogate. Taka była ta elegancja, taka wyoblona niezwykle. To była zewnętrzność, natomiast wewnątrz silnika było mnóstwo rzeczy, których współczesny majster nie był w stanie zrobić. Na przykład panewki. Wyobraźcie sobie, dzisiaj panewki są tam fabrycznie przygotowane, natomiast wtedy trzeba było je odlewać. I odlewać, tak? I no, to była cała sztuka, bo to, te, wiecie... Z wajs metalu. Tak, no, z wajs, tak, z białego metalu. Bardzo specyficzny stop, używany jeszcze w starych lokomotywach, no, tak. Ale tą wiedzę nabywaliśmy tak metodą archeologiczną, no, prawda? Dokładnie. Ktoś mówił, a tam mieszka taki stary majster, tak, który to potrafił. Tak, no chociażby nawet o tym wspominałeś, o tej remizie. Tam był pan Zygmunt Emanuel, przedwojenny taksówkarz krakowski, który miał, prawda, olbrzymią wiedzę. I oni doskonale wiedzieli, jak, tak, to trzeba robić. Z twoim tatą pierwsze kursy jeszcze w latach 40. Tak. A potem jak już się odlało taką panewkę, to trzeba ją wyszabrować. Nie znaczy coś w dzisiejszym języku ukraść, tak, czy coś zrobić coś niecnego, tylko po prostu takim specjalnym trójkątnym skrobaczkiem dopasowywało się. Potem się brało kawałek kalki, zakładało znowu wał i panewkę, próbowało, gdzie ta panewka została zaczerniona i znowu się szabrowało. Niezwykła wiedza. I ten samochodzik został właśnie w taki sposób zrekonstruowany. Zresztą to jest bardzo ładny. Możemy otworzyć maskę? No, oczywiście. Spójrzcie państwo. Jaka... To jest oryginalny znak PZU, PZNiż, Państwowych Zakładów Inżynierii. Tutaj oryginalna tabliczka znamionowa. No i te, mosiężne elementy chłodnicy i te wszystkie rury. Tak. To jest coś, co powoduje, że jak powiadam, mnie serce bije szybciej. Myślę, że wielu naszym widzom podobnie. Ten samochód był w pełni sprawny w momencie, kiedy go skończyłeś. Tak, już był w pełni. No wiele imprez, między innymi we Lwowie 3 razy wygrałem pod, no tak, rząd. Spójrzcie państwo, to jest coś, co musi... wystawiać świadectwo tej konstrukcji, ogromny puchar, Leopolis Grand Prix. Leopolis, czyli Lwów. Lwów, tak. To jest wznowione przez Ukraińców. Tam przed wojną odbywały się wyścigi Grand Prix. Tak, normalne, jedyne zresztą Grand Prix na terenie Polski w ówczesnej eliminacji, bo to troszeczkę inaczej było niż tak, dzisiaj. Widziałem takie zdjęcia Hansa Sztuka. Jaki miałeś czas w porównaniu z Hansem? No nieco gorszy. Nieco gorszy, ale on miał ale Grand Prix wygrałeś. Nie, ale wygrałem 3 razy. To jest właśnie coś, co sprawia, że jak powiedziałem ci, mnie serce bije szybciej. Oczywiście nie odważyłbym się wsiąść do tego samochodu, bo potem obcowanie ze sportowymi autami nauczyło mnie brutalności, nauczyło mnie morderczego traktowania mechanizmów, a tutaj trzeba ten samochód rozumieć. Trzeba go bardzo rozumieć, bo tu się każdy najdrobniejszy kamień, jakaś nierówność czy coś, to się reaguje na kierownicy, bo tutaj nie ma żadnego wspomagania, jest bardzo prymitywny mechanizm. No, spójrzcie państwo na szerokość tych kół. Dzisiaj w samochodzie BMW mam koła o mniej więcej tych rozmiarów. To tak to wygląda. Nie wiem, jak na śliskiej kostce utrzymać przyczepność. No utrzymać też da się. Tak, najlepsze są poślizgi, także można dryft robić normalnie. W zasadzie na każdym rondzie, nie? Bez większych problemów. To nie jest koniec tej opowieści. Otóż Stasio doszedł do wniosku, że jak sportowy samochód, to musi być sprężarka. Sprężarka, oczywiście. I w tym miejscu, tu mniej więcej, tu jest jeszcze podwójny... Ale Włosi tego nie robili, czy robili? Robili już też, robili Włosi. Ale tylko oni troszkę inaczej robili, bo tutaj psuli tu to i ta sprężarka była tu. Ja postawiłem sprężarkę tu w miejscu i gaźnik poszedł tu w górze. Natomiast tutaj był... Jest właśnie sprężarka, napęd mechaniczny z wału, tak? Tak, no z wału tutaj jest podwójny ten, a tu była taki spornik i drugie kółko szło tu i tu sobie stała ta sprężarka, zresztą, którą możemy zobaczyć. Jak się zachowywał w samochodzie? No samochód się super zachowywał, poza powiedzmy tym, że tak współczesne, ostre auto. Z tym, że no oczywiście to już trzeba umieć jeździć tym, bo powiedzmy tu jest zawieszenie wozu drabiniastego, więc wszelkie prędkości no to są bardzo, bardzo niebezpieczne, no ale normalnie ścigałem się ze współczesnymi autami raczej z pozytywnym wynikiem. No nie, to ci, którzy kochają oryginalność, oczywiście łamali ręce. No łamali ręce, no bo nagle autko z lat 30, które tam powiedzmy po wielu trudach 90 osiągało, no to osiągało
No tak chyba ze 130, ale 140. Z samochodami jest tak, że one się rozwijały, miały się prawo rozwijać, w związku z czym też miałeś dobre moralne prawo do tego, tak, żeby zamontować tutaj sprężarkę. Tym bardziej, że reszta była oryginalna, tym bardziej w Niemczech chodzi też taki, ale on jest tutaj, znaczy tą sprężarkę ma tutaj z boku, prawda, i tu ma wycięte, to tak nie za ładnie wygląda, no plus ten kominek, gdzie powiedzmy, wiesz, jak jest powyżej jednej atmosfery, prawda, no to musi się otworzyć, żeby wypluć. No bo tak, wtedy... A dla mnie kluczową w tej historii tego samochodziku i Stanisława jest opowieść, jak to Stasio do mnnie zadzwonił, byłem już wtedy dziennikarzem telewizji, mówi, kończę mojego Fiatka, zrobimy pierwszą jazdę. Przyjeżdżam, a Fiatek stoi w piwnicy. Bo Stasio spokojnie robił kolejne części, jakoś tam przez tymi krętymi schodami do piwnicy je znosił i składał. A nagle się okazało, że w zamkniętej przestrzeni jest samochód. I co się stało? Rozkuwaliśmy całą ścianę fundamentową, potężnym młotem Kango, łupaliśmy kamienie, bowiem fundament u ciebie był z takich solidnych, granitowych głazów i ten samochód majestatycznie wyjechał. Ale to nie pierwsza taka historia. Taka historia rozegrała się w Łodzi, kiedy konstruktor zbudował samolot prząśniczkę, też na piętrze, i w podobny sposób musieli go oknami ewakuować. To znaczy tak, marzenie, ten napęd wewnętrzny jest tak ogromny, że przestajemy myśleć o realiach, w jakich działamy. I w moim życiu właściwie wszystko było w takim modelu skonstruowane. I tylko mknąć, najlepiej po serpentynach, przez las, w taki wczesny, mglisty poranek. Nie ma cudowniejszego przeżycia. A tutaj spójrzcie Państwo, to jest odpowiedź na pytanie, czy warto 10 lat życia poświęcić na rekonstruowanie jednego samochodu. Spójrzcie Państwo, dziesiątki trofeów, dziesiątki imprez, w których brałeś udział, najczęściej z bardzo dobrym skutkiem. No najczęściej, no więcej tutaj raczej to trzeciego miejsca raczej nie ma. Albo pierwsze, albo drugie. Szczerze mówiąc, zazdroszczę Ci, bo mój tata powiedział do mnie tak, mówi, wiesz co, Ty niczego nie doprowadzisz do końca. Chciałbym Państwu pokazać jedną taką historię, której nie doprowadziłem do końca. Mianowicie, o, taki samochód. BMW 328. Prawda, marzenie każdego weterana. Samochód legenda. Samochód wyścigowy zbudowany w Niemczech w roku 1937 miał wygrywać. Do Polski trafiło niewiele egzemplarzy, gdzieś tam w Zawierusze Wojennej, a ja przeżyłem niezwykłą przygodę. Z moim przyjacielem Jasiem Milczkiem pojechaliśmy kiedyś do Warszawy. Był taki grudniowy, paskudny dzień. Ale oto zajechaliśmy na stację benzynową przy ulicy Grochowskiej. Zacząłem się kręcić wokół tego niewielkiego budyneczku. Na zapleczu zobaczyłem jakąś konstrukcję przykrytą brezentem. Podniosłem i oniemiałem. Było nadwozie tego właśnie samochodu i mnóstwo pozostałych części. Zacząłem rozmawiać z właścicielem z tej stacji. Mówi, tak, to zostało po moim tatusiu. Ja się ścigam motocyklami, mnie tam samochody nie interesują. I wyobraźcie sobie Państwo, kupiłem to cudeńko, a tego samego dnia mój przyjaciel kupił to. Bo z tyłu tam widać ten taki piękny ryjek, też BMW, jak to ładnie żargonowo mówimy, BMW 315/1, a tu owa BMW w pełnej krasie. Na roztoczańskich trasach, na Floriance, kiedy można było tam jeszcze wjeżdżać. Wielkiej urody samochód z takim delikatnym kolorem rzeczy bardzo odległych. Bo to jest potwór do ścigania, a to rzeczy odległe. No więc zacząłem rekonstrukcję tej BMW-ki. To było niezwykłe doświadczenie. Dostałem, praktycznie rzecz biorąc, zrekonstruowane doskonale mechanicznie podwozie. Dostałem pięknie odrobione chromy. Problem stanowił silnik i tutaj nie miałem tego uporu, który miał Stasio, który potrafił 10 lat, bo w pewnym momencie uznałem, że jednak mój temperament ciągnie mnie w kierunku ścigania i w kierunku tych ogromnych emocji, jakie towarzyszą sportom rajdowym.